uczulenie na ptaki, jak walczy z objawami. Sezonowe uczulenie na pypki rolince ZZ to określa się mianem gorczki siennej. W Polsce ten typ alergii jest najczęściej wywoływany przez trawy. Typowe symptomy gorczki siennej to niekreska łyk nosa, bzawienie oczu, zmiany skórne i lekkie stany podgorczkowe. Osoby dotknięte alergii na pypki co roku doświadczają objawów uczulenia, pojawia się one od połowy maja i znikają pod koniec czerwca. Aby uniknąć symptomów alergii, ograniczy styczność z alergenami lub stosowa odczulanie za pomoc szczepionek. Uczulenie na pypki rolin wraz z pocztkiem wiosny na drzewach pojawia się drobne kwiaty, a ich perciki zaczynają pyli. W rezultacie w powietrzu unosi się miliony ziaren pypku, które niczego nie wiadomi przechodnie wdychaj kakreska tego dnia. Co dziś ta osoba majca styczno z pypkami rolin dowiadcza na własnej skórze objawów uczulenia, czyli wspomnianej ukreska gorczki siennej. Co roku symptomy alergii na pypki drzew pojawia się wcześniej od objawów uczulenia na inne roliny, ale u wielu osób ten typ alergii ma łagodny postać. Najczęściej pojawia się napady kichania, zwodzenie oczu, lekka chrypka oraz uczucie wiercenia w nosie. U niektórych osób alergia ma kreska EZ posta, w takiej sytuacji nierzadko mylnie diagnozuje się u nich przeziębienie. Jeśli jednak do przeziębienia dochodzi co roku w momencie pylenia rolin, warto zada sobie pytanie, czy objawy nie wskazują na alergię wziewn. W przypadku uczulenia kreska jeden z domowych sposobów na przeziębienie na pewno nie pomógł kreskę E. Zbędne jest tak kreska E przyjmowanie antybiotyków lub kwasu acetylosalicylowego. Pylenie rolin wiosn. Gatunki rolin, które wytwarzają alergeny, kwitnka kreska dym roku mniej więcej o tej samej porze. W naszym kraju największym problemem jest trawy, które wywołują objawy uczulenia, a kreska u 60 alergików. Alergii na trawy towarzyszy zwykle uczulenie na zbo kreska A, zwłaszcza na pypki kukurydzy oraz kreska lta. Objawy uczulenia pojawia się równie często z powodu pypków chwastów. Ale kreska Y jednak pamięta, kreska E katar sienny jest zwykle wywoływany przez pypki drzew. Symptomy alergii odzwierciedlają kolejno uwalniania pypków przez kwiaty poszczególnych rolin. Już kreska w lutym zaczyna pyli niektóre gatunki drzew, ale szczyteste kreska Enia pypków w powietrzu ma miejsce w pierwszej połowie kwietnia. W tym czasie pypki wywołują symptomy alergicznego zapalenia nosa i oczu, a nawet oskrzeli. Następnie alergicy mok nieco odetchną. Miesięczna cisza pypkowa pozwala na chwilowe uwolnienie się od objawów alergii. Jednak już kreska od połowy maja a kreska do końca czerwca ma miejsce okres pylenia traw. W banie wtedy większo alergików dowiadcza uci kreskaliwych symptomów uczulenia. W lecie pyle równi kreska chwast największe i heste kreska E nie przypada na sierpiec i pocztek wrzenia. W wyniku zmian w nazbonecznieniu, temperaturze oraz opadach atmosferycznych mo kreska E jednak doj do opóźnienia lub przyspieszenia wegetacji rolin. Symptomy alergii na pypki. Jednym z typowych objawów alergii wziewnej jest katar sienny. U alergika mok pojawi się równie kreska zmiany skórne, wierzbiczka lub pokrzywka, oraz astma oskrzelowa.
Uczulenie na pypki rolin objawia się tak / wodnistym katarem, napadami kichania, uczuciem, widu wntrz nosa, a tak / zapaleniem spojówek wywobójcym bzawienie i pieczenie oczu. Oprócz charakterystycznych dla alergii symptomów / pojawi się stan podgorczkowy, problemy z koncentracją oraz ogólne rozbicie. Obecnie w walce z gorce ZKSN stosuje się kilka systemów szczepionek. S100, roztwory wodne, zastrzyki wykonuje się co 2 dni, szczepionki absorbowane na bazie wodorotlenku glinu, 1 zastrzyk tygodniowo, oraz szczepionki na tyrozynie, 1 zastrzyk na 2 tygodnie. Wybór systemu szczepienia jest uzależniony od decyzji lekarza. Oprócz szczepionek w formie zastrzyków dostateczny PNS szczepienia doustne oraz w formie inhalacji. Niestety, nie istnieje / uodpornienia alergików na k/dy rodzaj alergenu. Osoby zmagające się z uczuleniem na pypki drzew, z chwastów mórz skorzysta z innych form leczenia.